Witam. W dzisiejszym nagraniu historia badań nad DNA i ich praktyczne wykorzystanie. Zapraszam. Z biologiczno-chemicznego punktu widzenia DNA to wielkocząsteczkowy polimer występujący we wszystkich komórkach organizmów. Nośnik informacji genetycznej zawierający dane, dzięki którym komórki prowadzą procesy metaboliczne, są w stanie się dzielić, różnicować, by wreszcie stworzyć skomplikowany organizm. DNA stanowi rodzaj matrycy do samopowielania się, przekazywania informacji do komórek własnych i potomstwa, a także do syntezy RNA, odgrywającego istotną rolę przy ekspresji genu, czyli odczytaniu informacji zawartej w genie, odcinku DNA kodującym jakąś cechę, zwykle strukturę jednego z białek, i przepisaniu tych danych na jego produkty. O tym, jak istotne w konkretnych sprawach jest zastosowanie badań DNA oraz jaka była ewolucja powstania tej metody, jest m.in. niniejszy materiał. Pierwszym, który położył ogromne zasługi dla rozwoju badań genetycznych, był Gregor Johann Mendel, augustyński zakonnik, który w 1866 roku sformułował reguły przekazywania z pokolenia na pokolenie cech dziedzicznych. Wnioski oparte były na jego obserwacjach dotyczących krzyżowania się grochu zwyczajnego białego z czerwonym. Szwajcarski badacz Johann Friedrich Miescher opublikował kilka lat później pracę, w której opisał po raz pierwszy nukleiny, związek chemiczny wchodzący w skład jądra komórkowego. Dwa lata wcześniej udało mu się wyodrębnić z nasiąkniętych ropą bandaży pacjentów kwasy nukleinowe. Jeden z ich dwóch rodzajów to właśnie DNA. Wydarzenie to uważane jest powszechnie za przełom w rozwoju biologii molekularnej oraz genetyki. W 1899 roku niemiecki patolog i histolog Richard Altman zdołał podzielić nukleinę na białko i związek chemiczny, któremu nadał nazwę kwas nukleinowy. W 1928 roku brytyjski naukowiec i lekarz Friedrich Grift przeprowadził eksperyment, w ramach którego wykazał, iż organizmy mogą przekazywać sobie pewne cechy. Jego badania oscylowały wokół transformacji DNA. Pracował nad szczepionką zwalczającą grypę hiszpankę. W międzyczasie niemiecki fykolog Joachim Hammerling przeprowadził w 1931 roku doświadczenie na jednokomórkowym glonie parasolowcu, w związku z czym wykazał, iż DNA znajduje się w jądrze komórkowym. W kontynuacji prac zapoczątkowanej przez Grifta podjął się amerykański lekarz i genetyk pochodzenia kanadyjskiego Oswald Theodore Avery, który wspólnie z amerykańskim biologiem McLeanem McCartym zweryfikował wynik eksperymentu brytyjskiego uczonego, udowadniając, iż to wcale nie białko, ale DNA jest odpowiedzialne za przenoszenie informacji genetycznej. Kolejnym kamieniem milowym na drodze rozwoju badań nad DNA był rok 1953. Wówczas to amerykański genetyk i biochemik James Watson i angielski biochemik, genetyk i biolog molekularny Francis Crick, a także brytyjska pani biolog i genetyk Rosalind Franklin opracowali model budowy przestrzennej podwójnej helicy DNA. W latach 70. XX wieku amerykański fizyk, biolog i chemik jednocześnie Walter Gilbert wraz z biologiem molekularnym Alanem McSamem wynaleźli metodę sekwencjonowania zasad DNA za pomocą oryginalnego rozszczepienia łańcuchów. Bardzo ważnym momentem w dziejach rozwoju badań na DNA był rok 1983. Wówczas to amerykański biochemik Cary Mullis wynalazł metodę powielania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych.
PCR znajduje wiele zastosowań, m.in. w klonowaniu genów, diagnostyce klinicznej, kryminalistyce, identyfikacji osób zaginionych, paleontologii, ustalaniu ojcostwa czy diagnostyce chorób dziedzicznych. Wykorzystujemy go często w sytuacji, kiedy dysponujemy niewielką ilością materiału badanego. Kolejny przełom w rozwoju i wykorzystywaniu DNA stanowiło wypracowanie metody RFLP, polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych. Analizę DNA, zwaną również metodą genetycznego odcisku palca, wprowadził Sir Alec Jeffreys. Opiera się ona na analizie długości fragmentów kwasu nukleinowego pociętego enzymami mięsowe specyficznymi, to jest trawiącymi cząsteczkę DNA w ściśle określonych miejscach. Uzyskane w ten sposób fragmenty DNA można następnie rozdzielić według ich wielkości i przedstawić w formie wzoru podobnego do kodu kreskowego unikalnego dla każdego człowieka. W miejscu tym należy zasygnalizować sprawę pierwszego przestępcy skazanego na podstawie RFLP jako materiału dowodowego, czyli brytyjskiego piekarza Colina Pitchforka, urodzonego w 1960 roku, skazanego 22 stycznia 1988 roku na dożywotnie pozbawienie wolności. 21 listopada 1983 roku 15-letnia Linda Mann wyszła z domu do koleżanki. Następnego dnia znaleziono jej ciało w pobliżu znanego jedynie miejscowym skrótu. Ustalono, iż sprawca zabójstwa oraz gwałtu charakteryzował się grupą krwi kategorii A, którą posiadało 10% męskiej populacji. 31 lipca 1986 roku znaleziono zwłoki kolejnej 15-latki Dawn Ashworth, również brutalnie zgwałconej. Sposób postępowania oraz zabezpieczone ślady uzasadniały przypuszczenie, iż sprawcą tej, jak i poprzedniej zbrodni, był ten sam mężczyzna. Pierwszym podejrzanym stał się lekko ociężały umysłowo 17-letni Richard Buckland, który miał dużą wiedzę w zakresie drugiego morderstwa. Nic jednak nie wiedział o pierwszym. Ojciec podejrzanego, całkowicie przekonany o niewinności syna, napisał list z prośbą o interwencję adresowany do wspomnianego wyżej Sir Alec Jeffreya. Po przeprowadzeniu niezbędnych eksperymentów, analiza DNA ze śladów na zwłokach, wykazano, iż 17-latek nie popełnił zarzucanej mu zbrodni. Richard Buckland stał się pierwszą osobą na świecie uniewinnioną dzięki zastosowaniu nowatorskiej, jak na ówczesny stan rozwoju badań, techniki DNA fingerprinting. Śledztwo wznowiono. W wyniku braku jakichkolwiek podejrzanych postanowiono przeprowadzić bardzo żmudne i długotrwałe badania screeningowe w celu wytypowania mordercy. Poproszono mianowicie 5000 miejscowych mężczyzn w przedziale wiekowym od 16 do 34 roku życia o oddanie krwi. Wstępna eliminacja za pomocą badań grupy krwi ograniczyła krąg podejrzanych do zaledwie kilkuset osób. Następnie zaczęto zestawiać tak wyodrębnione profile DNA z tymi ze śladów pozostałych na zwłokach. Przeprowadzenie tej akcji zajęło 6 miesięcy, a sprawcy nadal nie udało się odnaleźć. Zapewne zagadka ta nie zostałaby jeszcze długo rozwiązana, gdyby nie gadulstwo jednego ze znajomych Colina Pitchforka. Jane Kelly był słyszany w lokalnym pubie, gdy podczas rozmowy opowiadał o tym, jak to poproszono go o oddanie krwi w zamian za 200 funtów. Propozycję taką złożył mu Pitchfork, argumentując, iż jest on pod wpływem działania narkotyków i nie chce mieć nieprzyjemności w związku z policją. Kelly zgodził się i oddał swoją krew tak, by wyglądało, jakby należała ona do rzeczywistego sprawcy zabójstw. Pitchfork słynął jednak w okolicy z dość natrętnego nagabywania swoich pracownic. Dziełem przypadku było zapewne, iż jedna z nich usłyszała ową rozmowę i po kilkutygodniowych wahaniach doniosła na swojego szefa. 19 września 1987 roku Colin Pitchfork został aresztowany w swoim domu. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został skazany na dożywocie. 14 marca 2009 roku Pitchforkowi w wyniku jego apelacji zmniejszono wymiar kary.
Obecnie przewiduje się, iż będzie mógł on opuścić więzienie w 2016 roku. Obrona mordercy argumentowała, iż więzień stał się ekspertem w dziedzinie transkrypcji muzyki na język Braille'a i chciałby pomagać niewidomym. Ponadto dopiero po słusznym oburzeniu wyartykułowanym w The Daily Mail usunięto z Royal Festival Hall rzeźbę zrobioną przez mordercę. Wszystko zatem wskazuje, że pierwszy skazany dzięki metodzie RFLP niebawem wyjdzie na wolność. Jednak zdaniem Rolla sędziego naczelnego wyjście gwałciciela nie będzie możliwe, dopóki bezpieczeństwo publiczne nie zostanie należycie zagwarantowane. Bardzo medialną sprawą mającą związek z omawianymi tutaj metodami było zabójstwo byłej żony O.J. Simpsona, czyli Nicole Brown, oraz jej kochanka Rona Goldmana. Oboje zostali zamordowani 12 czerwca 1994 roku. W trakcie niewiarygodnie teatralnego procesu karnego w gwieździe futbolu amerykańskiego nie udowodniono winy. Koronnym argumentem oskarżenia był fakt, iż wykonane badania genetyczne próby krwi odkryte na miejscu zbrodni oraz tych pobranych od podejrzanego wykazały ze sobą zgodność. Z kolei odpowiedzią na tak postawiony zarzut ze strony obrony Simpsona, w skład w której wchodziły największe gwiazdy ówczesnej amerykańskiej palestry, stąd jej określenie Dream Team, był argument, iż z fiolki, do której policja pobrała próbkę krwi, ubyło około 1,5 cm3, co świadczyć może o późniejszym zanieczyszczeniu w celu wrobienia futbolisty w morderstwo. Autorytetami w dziedzinie DNA stojącymi murem za sportowcem byli m.in. amerykański adwokat Barry Scheck oraz mecenas Peter Newferred, obaj znani chociażby z głośnego przedsięwzięcia Innocence Project. Poza tym wspomniani prawnicy kierowali również grupą roboczą do spraw DNA przy Narodowym Stowarzyszeniu Obrońców Kryminalnych. Dodatkowo udało im się przekonać samego Karego Bańka Mulisa, twórcę PCR, o którym była już mowa, laureata Nagrody Nobla z chemii w 1993 roku. Chociaż prawdopodobieństwo tego, iż to właśnie Simpson dopuścił się podwójnego zabójstwa, było niemal stuprocentowe, sąd nie dopuścił dowodu z DNA. Między innymi na skutek twierdzeń Mulisa, iż jego metoda nie jest maksymalnie skuteczna i można wypaczyć jej ustalenia. A sam sportowiec nie został skazany. Była to niewątpliwie czarna karta w historii rozwoju badań nad DNA. Inny kamień milowy w praktycznym wykorzystaniu badań DNA w procesie stanowiła sprawa Tamiego Andrewsa. 6 lutego 1988 roku ten 24-letni pracownik drogerii został skazany na karę pozbawienia wolności w związku z włamaniem do domu 27-letniej ofiary. Mężczyzna zgwałcił ją 9 maja 1986 roku. Kobieta rozpoznała sprawcę podczas postępowania jako osobę, która ją napadła. Eksperci zajmujący się porównywaniem DNA, Michael Baird oraz David Hausman, udowodnili, iż to właśnie Andrews dopuścił się tej i innych zbrodni. Prokurator, odpowiadając na zarzuty obrony, argumentował, iż zgodnie z wynikami badań prawdopodobieństwo, że jeszcze ktoś posiada taką samą strukturę cząsteczek jak oskarżony, wynosi 1 do 10 miliardów. Proces przeciwko gwałcicielowi rozpoczął się w Orlando na Florydzie 3 listopada 1987 roku. Prawdopodobnie nie miałby on miejsca, gdyby nie wcześniejsza sprawa Colina Pitchforka z Anglii i fakt, iż jeden z prokuratorów prowadzących śledztwo zapoznał się z jej wynikami. Błędem popełnionym przez Andrewsa było pozostawienie dwóch odbitych linii papieralnych na szybie okna podczas ucieczki z miejsca ostatniego gwałtu, jak również pewien rodzaj fetyszu polegający na zabieraniu przedmiotów z domu ofiar. Proces Andrewsa był pierwszym w Stanach Zjednoczonych, podczas którego wykorzystano metodę badań DNA i na jej podstawie skazano podejrzanych. W omawianej sprawie prokurator nie postawił od razu wszystkich zarzutów. Dzięki wykorzystaniu techniki zastosowanej wcześniej w sprawie Pitchforka udało się oskarżyć Andrewsa o wielokrotny gwałt.
W rezultacie Amerykanina skazano na 115 lat pozbawienia wolności. Z głośniejszych i bardziej współczesnych spraw, w których badania DNA odegrały kluczową rolę, warto wspomnieć chociażby przypadek identyfikacji szczątków rodziny Romanowów, cara Mikołaja II i jego najbliższych, oraz 2792 zabitych 11 września w związku z zamachem na World Trade Center, czy w końcu 23 górników z kopalni Halemba. W przypadku odnalezienia zwłok osoby, co do której tożsamości nie ma pewności lub brak jest jakichkolwiek podejrzeń, procedurą, która może przyczynić się do ostatecznej identyfikacji zwłok, są badania genetyczne, badania DNA. Komisja Interpolu do spraw identyfikacji ofiar katastrof masowych i klęsk żywiołowych rekomenduje to badanie jako najskuteczniejszy sposób postępowania w tego typu sprawach. Dziękuję za obejrzenie niniejszego wideo. Pozdrawiam serdecznie. Łukasz Rosiak.